są w dyspozycji trenerów zespołu. Pan Marcin Kaczmarek, trener Wisły Płock, Rafał Paweł, Dywa. Tradycyjnie poproszę o rozmowę tego spotkania przez trenera gości. Panie trenerze, bardzo proszę. Dobry wieczór. Przede wszystkim dziękuję trenerowi za to spotkanie. Na pewno trudne dla nas. Cieszę się, że zdobyliśmy 3 punkty, bo Wisła w Łodzi z Widzewem jeszcze nie wygrała. Pierwsza połowa słabsza w naszym wykonaniu. Dużo chaosu, dużo strat, takich niewymuszonych błędów. Po przerwie udało się trochę skorygować naszą grę. Dłużej utrzymywaliśmy się przy piłce. Wykorzystaliśmy stały fragment gry i ten mecz wygraliśmy, myślę, że większym doświadczeniem i takim spokojem być może w decydujących momentach. Na pewno trudny dla nas mecz, ale cieszymy się, bo po meczu z Arką, gdzie wydawało się, że jesteśmy na takiej fali wznoszącej, przegraliśmy ten mecz i tutaj zdawaliśmy sobie sprawę, że żeby być w górnej połowie tabeli, to musimy zagrać o 3 punkty. Udało się to zrobić, gratuluję chłopakom i życzę Widzewowi dalej powodzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za chwilę komentarz trenera Widzewa, poprosiłem o przedstawienie mikrofonów. Na początku gratuluję Marcinowi 3 punktów. Próbowaliśmy w tym meczu zmienić ustawienie i na pewno mogę być zadowolony z gry trójki stoperów, bo byli dzisiaj wyróżniającymi zawodnikami naszej drużyny. Próbowaliśmy nowe otwarcia w ofensywie. W pierwszej połowie wyglądało to dosyć dobrze. Brakowało zakończenia akcji strzałem na bramkę, bo tylko w ten sposób moglibyśmy się pokusić o zdobycie gola. W drugiej połowie wszystko było dobrze do momentu stałego fragmentu gry. Na pewno mieliśmy jakieś więcej sytuacji niż w pierwszej połowie, ale nie były to jakieś czyste sytuacje. Na pewno brakuje nam jakości w ofensywie. Praktycznie po czerwonej kartce mecz się skończył. Nie chcę oceniać zawodników tutaj indywidualnie, ale na pewno musimy zmienić podejście do gry niektórych zawodników i na pewno takie wnioski wyciągniemy i takie sytuacje jak dzisiaj ze zmianami na pewno się nie powtórzą. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, czas na pytania z Państwa strony. Do trenera gości poproszę najpierw, jeżeli takowe są. Nie ma, poproszę w takim razie trenera Widzewa. Jarosław Szczerba, Widzew, to bardzo proszę. Tak. Mówi Pan o braku jakości z przodu. W takim razie czym była podyktowana zmiana najlepszego zawodnika w Widzewie? O kim Pan mówi? Bo ja powiedziałem, że najlepsza była nasza trójka obrońców. Najlepszego zawodnika w ofensywie w Widzewie. Może konkretnie. Bo Dawida Kwieka. Dawida Kwieka, bo już nie miał siły do gry. Może każdy zawodnik będzie chciał grać 90 minut, tylko chodzi nam o to, żeby dawał 100% drużynie. W Widzewie nie ma miejsca na dreptanie i odpoczywanie. Albo daje 100% z siebie, albo szukamy innych rozwiązań. Bardzo proszę, kolejne pytania. Bogusław Kukuś, Widzewa. Przygotowaliśmy mu plan treningowy na ten tydzień. Jeżeli nic się nie wydarzy, odpukać, będzie do dyspozycji na mecz z Wigrami. Bardzo proszę. Artur Wachowiec, Widzew, Łódź.pl. Bardzo proszę. Nie ma sensu stać w niej, jak to jak Pan podejdzie do meczu, bo zmieniamy Znaczy, tu nie chodzi o mobilizację. Ja im nie mogę odmówić zaangażowania, tylko na pewno brakuje jakości. Bierze to się z indywidualnych umiejętności. Mamy potencjał zawodników ofensywnych, jaki mamy i z tych zawodników, co są w kadrze, wydobędziemy to, żeby Widzew mógł strzelać bramki i zdobywać 3 punkty. Obraliśmy sobie nowe ustawienie w grze, nową taktykę i tego się będziemy trzymać, żeby nie wiem, co się działo, od tego nie odejdziemy i będziemy to trenować do skutku, aż będziemy grali dobrze i skutecznie.
Bardzo proszę, czy mamy jeszcze pytania? Mirosław Szczepek, bardzo proszę. Jeszcze jedno pytanie ostatnie, akurat do pana Michała Koleszy. Dlaczego w tym meczu tak wyglądało wpuszczanie kibiców ze stadionu? Praktycznie przystało pierwszą połowę, kibice wchodzili na stadion, natomiast po meczu bramy były zamknięte, otwarte była tylko jedna furtka od strony trybuny, ze strony zegara. Co do zakończonego meczu, to mi ciężko powiedzieć, jak były bramy otwarte czy zamknięte. Przed meczem oczywiście trwała kontrola, i o tym mówiliśmy wcześniej. Informowaliśmy w komunikacie, że będą gwiazdowe kontrole. Myślę, że wszyscy powinni o tym wiedzieć. Znaczy ciężko powiedzieć, bo przygotowaliśmy się do konferencji. Oczywiście sprawdzę temat i przekażę informacje. Bardzo proszę, czy mam jeszcze pytania? Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję za udział. Co nami 11. kolejka pierwszej ligi. Mierzyliście się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Zdobywcą bramki oczywiście Marko Radić. Powiedz, jak czujesz się po tym spotkaniu? Bardzo fajnie, co powiedzieć. Wiedzieliśmy, że nas czeka trudny mecz. Takie było. W szczególnie pierwsze połowę nie graliśmy tak, jak chcieliśmy. Potem po przerwie to granie właśnie w tym utrzymaniu piłce w środku pola i na polowe przeciwnika się zlepszyło. I potem w konsekwencji strzeliliśmy bramkę po rzutu rożnym i co jest najważniejsze dla nas, że wygraliśmy i zdobyliśmy kolejnych ważnych trzech punktów. Tak, zdobyliście kolejne trzy punkty. Można powiedzieć, że tutaj taka ciekawa seria, ponieważ poprzednia kolejka to był mecz z Arką Gdynia i przed tym meczem zmiana szkoleniowca w tamtym zespole. Potem Widzew, tak samo zmiana szkoleniowca przed meczem z Wisłą Płock. No i kolejna kolejka, czyli Miedź Legnica przyjeżdża do Płocka. I co ciekawe, również zmiana trenera w Miedzi. Jak się zapatrujecie na to spotkanie? Tak, na to spotkanie jako do każdego innego. Robimy swoje, przygotowujemy się na przeciwnika jak zawsze. Co najlepsze, żebyśmy wyszli do tego meczu i zdobyli trzy punkty, no, zwycięstwo oczywiście. A to, że tak trafiliśmy, że się zmienili ci trenery, to po prostu trafiło się i to jest na pewno dla tych drużyn, kiedy jest zmiana trenera albo coś, jakiś dodatkowy impuls, ale my oglądamy tylko na siebie i przygotujemy się jako do każdego meczu i po prostu chcemy, gramy u siebie i chcemy wygrać ten mecz i zdobyć trzy punkty. Udało ci się zdobyć gola z Zagłębiem Lubin, ze Spadkowiczem z Ekstraklasy, ostatnio z kolejnym Spadkowiczem, Widzewem. Czy możemy liczyć, że z Miedzią Legnica również zdobędziesz gola? No tak, mamy nadzieję. To właśnie z jednej strony to jest obojętne, kto strzela bramki, tylko żebyśmy strzelali te bramki i żebyśmy wygrywali. To jest nasz cel, co najlepsze i mam nadzieję, że tak będzie i teraz sobotę z Miedzią.